Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Mieczysława Karłowicza w Łukowie już wkrótce zmieni swoją siedzibę. Przeniesie się do jednego z budynków po pierwszym LO imienia Tadeusza Kościuszki. Od kilku tygodni ten nowy pomysł jest dyskutowany, a wczoraj na zarządzie podjęliśmy pewne decyzje. Otóż państwowa szkoła muzyczna zwróciła się do nas z zapytaniem czy nie bylibyśmy w stanie udostępnić jednej kondygnacji w budynku po byłym pierwszym Liceum Ogólnokształcącym na potrzeby szkoły muzycznej? W tej sprawie dzwonił nawet dyrektor departamentu z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego. No i po zbadaniu sprawy. Po tym, jak pan dyrektor Szkoły Muzycznej odwiedził y, pierwsze liceum i y, te ewentualne pomieszczenia, rozeznał się w sprawie, y, przyszło do pewnych wstępnych rozmów. Y, pierwsze nasze ustalenia były takie, że moglibyśmy dokonać zamiany. Naszych pomieszczeń na pomieszczenia po szkole muzycznej, ale okazało się, że na ten moment jest to trudne, czy może wręcz niemożliwe, bo szkoła muzyczna, jeżeli chodzi o jej pomieszczenia, ma pewne problemy własnościowe, pewne sprawy jeszcze nieporegulowane. Stąd uznaliśmy, że najlepszym sposobem będzie dzierżawa. I wczoraj na zarządzie zdecydowaliśmy, że przygotujemy na najbliższą sesję projekt uchwały, w którym to Rada Powiatu da przyzwolenie zarządowi powiatu na wydzierżawienie na okres 10 dziesięcioletni drugiej kondygnacji w budynku po byłym liceum na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej. Później najprawdopodobniej my pomieszczenia, które obecnie szkoła muzyczna zajmuje, wydzierżawimy na potrzeby nasze, i całkiem możliwe, że będą te pomieszczenia przeznaczone dla potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. Oczywiście też po pewnej przeróbce, adaptacji. Dla nas jest to o tyle korzystne, że nie będziemy musieli wykładać swoich pieniędzy na remont jednego piętra w tym budynku. A przecież byłyby by to niemałe pieniądze. No i będzie tam szkoła. Budynek po szkole będzie przeznaczony na szkołę, więc dobre, wydaje się, że właściwe rozwiązanie. Wydzierżawienie pomieszczeń po szkole muzycznej to pomysł, który podoba się dyrektor poradni Zofii Skrzymowskiej. Pani dyrektor zwiedzała pomieszczenia w szkole muzycznej. Stwierdziła, że są one wystarczające na potrzeby poradni. Stan techniczny, ponoć, też jest dobry. No i zauważyła pani dyrektor, że tam potrzebna jest jedna inwestycja winda. Ale to nie jest wielki wydatek, to można szybko zrobić. Także być może, że wreszcie. Po tych wszystkich pomysłach, wielu różnych planach, poradnia doczeka się też miejsca, z którego będzie zadowolona. Na ten pomysł gotowy jest też przystać burmistrz Dariusz Szóstek, który, jak mówi, jest przygotowany do podziału majątku i uregulowania spraw własnościowych. Zanim jednak do tego dojdzie, zarząd powiatu potrzebuje jeszcze poparcia radnych. Projekt Fabiusz mamy gotowy. Także wprowadzimy, dodatku, będziemy wnioskowali o wprowadzenie dodatkowego punktu na sesji Rady Powiatu 30 czerwca, i wierzymy, że Wysoka Rada pozytywnie zagłosuje i że będziemy mogli przygotowywać się do podpisania umowy. Opinie radnych poznamy już 30 czerwca, a tymczasem warto wspomnieć, że dobiega też końca procedura sprzedania najstarszego budynku policeum Parafii podwyższenia Krzyża Świętego. Jesteśmy już na ostatnim etapie przed podpisaniem aktu notarialnego. Chodzi o negocjacje. One w najbliższym czasie będą zakończone. Także wierzę, że w okresie wakacyjnym sprawy zostaną doprowadzone do szczęśliwego końca. I powiat odsprzeda budynek poklasztorny parafi. Natomiast odkupi od parafii pewną część gruntu potrzebnego nam na parkingi i na drogę dojazdową do nowego wejścia do budynku po pierwszym liceum. Jak więc wszystko na to wskazuje, już wkrótce oba budynki po kościuszce będą w pełni zagospodarowane, a państwowa szkoła muzyczna będzie miała nową siedzibę.